Witajcie serdecznie, moi kochani majsterkowicze. Ja chciałbym wam dzisiaj przedstawić fajny pigment, a jest to pigment luminescencyjny. Co to jest pigment... No i się zatkał. Co to jest pigment luminescencyjny? To fajny taki proszek, który świeci sam w ciemności, bez pomocy żadnych dodatkowych świateł, w przeciwieństwie do pigmentów fluorescencyjnych. Zapytacie, do czego można wykorzystać taki pigment. Ja tutaj się wspomogę troszkę kartą właściwości. Można go wykorzystać do sitodruku, malowanie pędzlem, wałkiem, zanurzeniowe pokrywanie tworzywami sztucznymi, odlewanie z tworzyw sztucznych, odlewanie w formach silikonowych i tak dalej. Ale to nie jest cały zakres, bo tutaj producent powiedział tylko nam o takich najbardziej podstawowych. A ja wam pokażę na przykładzie takich oto odlewów. Mam tutaj trzy pigmenty i każdy z tych pigmentów jest w innym kolorze. Jest pigment błękitny, pigment turkusowy oraz pigment żółto-zielony. Wszystkie trzy pigmenty są w postaci proszkowej i są dosyć ciężkie. Trzeba uwzględnić wagę tych pigmentów przy odlewaniu na przykład w żywicy epoksydowej jakichś swoich ozdób, ze względu na to, że te pigmenty po prostu opadną wam na dno i tutaj już kłania się technologia odlewania w żywicy, gdzie trzeba albo zastosować bardzo, bardzo gęstą żywicę, albo zastosować po prostu czas oczekiwania, gdzie po jakimś czasie dopiero możemy nasypać. Chyba że chcemy uzyskać efekt taki, jaki ja uzyskałem w filmie, który już wam się tutaj wyświetla u góry, jak zrobiłem płatek śniegu i tutaj calutki pigment opadł na dno, a był tam wykorzystany pigment turkusowy. Tutaj w kubeczkach macie pokazane wcześniej trzy pigmenty i teraz wam zgaszę światło. One jeszcze nie były naświetlane lampą UV. Zobaczycie, jak one sobie radzą, każdy z nich poszczególnie, bo każdy z nich ma inny moment naświetlania i inne długości świecenia. O, i tak pięknie się rozświetliły. A teraz wam podświetlę to dodatkowo lampą UV. I tak macie podświetlony każdy z pigmentów. To by było na tyle z teoretycznego pokazywania, przedstawiania samego produktu. Chyba przyszedł czas na to, żeby pokazać wam praktyczne zastosowanie tego, każdego z tych pigmentów. I wymyśliłem sobie, że zrobimy pająka.
zasadzie nie wiem, co mi z tego wyszło, czy wyszedł pająk, czy może wyszła jakaś tarantula, ale w zasadzie tarantula to też pająk, a może wyszła jakaś ośmiornica. Tego jeszcze nie wiem, bo pająk w tym momencie poszedł sobie na naświetlanie do solarium, a tak poważnie to dałem go na chwilkę pod lampę, żeby się naświetlił. Jakie czasy mają wszystkie z tych trzech pigmentów? Każdy z nich ma inny czas naświetlania, co w konsekwencji daje inny czas samego świecenia. Jeżeli macie ochotę dowiedzieć się, skąd można nabyć takie pigmenty, zapraszam Was serdecznie na stronę House Trade, gdzie czeka na Was rabat do 31 lipca 2021 na hasło OLO76. Czy wpiszecie to dużymi literami, czy małymi, to nie ma znaczenia. I w tym momencie będziecie wiedzieli, co i jak i za ile można kupić. Pamiętajcie o tym, wszystkie pigmenty są mega, mega wydajne i wystarczają naprawdę na bardzo, bardzo długo. To ja teraz idę po tego pająka. Macie mojego pająka. Nie jest to pies pająk Wardęgi, ale jest to mój pająk, który jest równie piękny i przepiękny. Także nic, tylko podziwiać i się zachwycać. Kreatywność kreatywnością, umiejętności umiejętnościami. Kto co potrafi, masy plastyczne są dla różnych ludzi. Niekoniecznie ja muszę umieć coś takiego robić. Ale dobra. Zobaczcie teraz, jak on będzie wyglądał po zgaszeniu światła i po uaktywnieniu się pyłu bądź pigmentu luminescencyjnego. Proszę. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, bez pitolenia, OLO76, ciao!